Cyprian Kamil Norwid mówił, że mieszkają w niej ludzie, którzy potrafią szanować nawet kruszynę chleba. Mickiewicz i Norwid tęsknili za nim, a my ją mamy. Niech żyje nam niepodległa Polska. Chopina za to, że był wybitnym polskim kompozytorem i pianistą. Zaczął grę na fortepianie, kiedy miał 4 lata. Kiedy zmarł, jego siostra zawiozła jego serce do Warszawy. Bośka słynie z konkursu chopinowskiego. Cenię Henryka Wieniawskiego, ponieważ był wybitnym kompozytorem, skrzypkiem oraz pianistą. Polska słynie z konkursów Wieniawskiego. Kocham Polskę za to, że Polacy są mili, życzliwi i pomocni. Kocham Polskę za piękne krajobrazy, góry, lasy, jeziora. Za to, że był słynnym kompozytorem i skomponował piękną operę Straszny Dwór.
Robert Lewandowski to sławny piłkarz, który reprezentuje Polskę w piłce nożnej. Jest kapitanem polskiej drużyny. Jestem dumna z Grażyny Bacewicz, bo fantastycznie gra na skrzypcach oraz na pianinie, a do tego jest bardzo uzdolnioną kompozytorką, a poza tym jest patronem naszej szkoły. Jestem dumna z Marii Curie-Skłodowskiej, bo była fizykiem i chemikiem. Odkryła dwa pierwiastki, rad i polon, i została dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Nobla. Jestem dumna z Kamila Stocha, ponieważ jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców. Jako skoczek narciarski zdobył 3 razy mistrzostwo olimpijskie. 2 razy był mistrzem świata oraz 2 razy zwyciężył w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Oswobodzenie Warszawy. W nocy z 9 na 10 listopada cała Warszawa wyległa na ulicę w nieprawdopodobnym podnieceniu. Zapomniano o wszystkich waśniach. Warszawka odkuwała się na Niemcach za 3,5-letni okres okupacji. Tłumy urządzały polowania na Niemców, szukały trofeów. Każdy chciał powrócić do domu z bagnetem, szablą, rewolwerem, a już w najgorszym razie z pasem niemieckim lub bączkiem od czapki wojskowej. Pilnowano dworców, rejonów zakwaterowania wojsk niemieckich, miejsc, w których spotykało się umundurowanych Niemców. Nie stosowano siły, zresztą nie było potrzeby. Rozbrajaniu towarzyszył ogólny śmiech tłumu, ogólna radość, ogólny entuzjazm. A rozbrajany przy takim akompaniamencie Niemiec najczęściej nie kluł swojego zadowolenia, jeśli nie wdzięczności. Tak minął 9 listopada. I oto w pamiętnym dniu 10 listopada błyskawicą rozniosła się wieść po całej Warszawie. Piłsudski w stolicy uciekł z Niemiec. Niemcy wypuścili go z więzienia. Trudno opisać entuzjazm tłumu wciąż zapełniający ulicę. Wrócił komendant, władze Piłsudskiemu, lecz z niemieckimi regentami. Gdyby Piłsudski przypadkiem ukazał się w tym dniu na ulicach Warszawy, niewątpliwie groziłoby mu niebezpieczeństwo uduszenia przez rozentuzjazmowany tłum. Znajomi, spotykając się, klaskali w dłonie, powtarzając bez przerwy z wypiekami na twarzy. Piłsudski wreszcie przyjechał, jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki. W społeczeństwie warszawskim nastąpiła kompletna zmiana uczuć w stosunku do Piłsudskiego. Niepochlebna opinia, osądy, oceny, krytyka jego osoby i jego poczynań. Tak ostre jeszcze 2 tygodnie temu poszły w niepamięć. Rozkwitały pąki białych róż. Wróć, jasieńku, z tej wojenki już. Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Kładłam ci ja idącemu w bój białą różę za karabin twój. Nimeś odszedł, mój jasieńku, stąd. Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł. Nimeś odszedł, mój jasieńku, stąd. Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł. Przejrzana mgła, wiatr w burzanach cichuteńko gra. Przyszła zima, opadł róży kwiat. Poszedł w świat jasieńko, zginął po nim ślad. Przyszła zima, opadł róży kwiat. Poszedł w świat jasieńko,
zginął po nim ślad. Już przekwitły pąki białych róż, przeszło lato, zima, jesień już. Cóż ci teraz tam, jasieńku, hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Cóż ci teraz dam, jasieńku, hej, gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Prezes Koszalińskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ewą Adel Adamczyk. Mam do Pani jedno pytanie. Czy warto jest być patriotą? Tak, myślę, że warto. Ale to jest pytanie trudne, bo to zależy, jak my ten patriotyzm rozumiemy. To jest rzecz, którą się wynosi z domu. Tam, gdzie hołdujemy tradycji, gdzie mamy takie umiłowanie ojczyzny, gdzie ta ojczyzna odgrywa w naszym życiu taką bardzo ważną, istotną rolę, tam mamy do czynienia z patriotyzmem, choć nie w każdym domu coś takiego się dzieje. W moim domu zawsze była mowa o tych, którzy walczyli na wszystkich frontach, bo i zdobywali Berlin, i zdobywali Monte Cassino. W moim domu była mowa o tych, którzy zostali wywiezieni na Syberię i o tych, którzy ginęli w obozach. I pamięć o tych ludziach, pamięć o tych wszystkich, którzy oddali swoje życie za to, żebyśmy my mogli żyć w wolnym kraju, to jest między innymi ta podstawa patriotyzmu. Umiłowanie i pamięć o tradycji, o tym, co było, jak się żyło, jakie są zwyczaje. Patriotyzm to obowiązek i to wymaga od nas pewnego poświęcenia. Nie może być tak, że ja pójdę, posprzątam liście w parku czy papierki i uważam, że jestem patriotką, bo do tego próbowano sprowadzić nasz patriotyzm. Co, jak mówię, jest sprawą ważną, ale nie jest sprawą patriotyzmu, tylko raczej porządków. Pamiętam, w moim domu się mówiło o ornętach lwowskich, w moim domu się kultywowało tradycje, zwyczaje polskie. I to jest patriotyzm, to co nas przywiązuje, co nam daje poczucie, że w danym miejscu jesteśmy u siebie. To jest nasz kraj, nasze miejsce. I takim patriotą warto być, bo wtedy zawsze masz swoje miejsce na ziemi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Wojtyła, święty Jan Paweł II, w wielokrotnie wzruszający sposób mówił o ojczyźnie jako o swojej matce. W 1983 roku, podczas powitania na lotnisku w Warszawie, Ojciec Święty po ucałowaniu ojczystej ziemi powiedział: pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przycierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Ojczyzna to dobro wspólne całego narodu. Tak jak matka jest wspólna dla wszystkich swoich dzieci, jest dobrem wspólnym dla wszystkich dzieci. Tak ojczyzna jest dobrem wspólnym dla każdego członka rodziny. Każdy powinien się o nią troszczyć jak o matkę. Mamy Adama Małysza, Lewandowskiego i Kamila Stocha. Jestem dumna z Adama Małysza, ponieważ jest czterokrotnym zdobywcą Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zdobył również 4 medale na Igrzyskach Olimpijskich, a za swoje wybitne osiągnięcia został oznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Jestem dumny z Józefa Piłsudskiego, bo przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ciekawostki Józefa Piłsudskiego. Piłsudski miał tak duże wąsy, ponieważ chciał zatuszować 2 górne jadynki, które wybito mu podczas osadzenia w areszcie przez strażników. Ulubiony pies Piłsudskiego nazywał się Pies, a jego koń Fantazja, a po jakimś czasie zmieniono imię na Kasztanka. Jeden z najodważniejszych ludzi podziemia czasów II wojny światowej, po ucieczce z Auschwitz w 1943 roku podczas rozmowy ze swoimi dziećmi powiedział: kochajcie ojczystą ziemię, kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem. Polsko. Byłaś potężnym królestwem Europy. Przez zaborców podstępnie kajdanami spętano. Na 123 lata nikczemnie zniewolona. Wróciłaś i z powrotem zamieściłaś na mapie. Niemieckim atakiem znienacka pokonana. Z ziemią bezdusznie zrównana. Krwią narodowych bohaterów okupiona. Sowietów czasem w plecy ugodzona.
jakich warunkach mówimy o patriotyzmie? Jest patriotyzm wojny, jest patriotyzm pokoju. Patriotyzm wojny to jest wtedy, kiedy nasza ojczyzna jest zagrożona, kiedy musimy stanąć w jej obronie, kiedy musimy chwycić za broń w powstaniach, w wojnach obronnych, w działaniach na rzecz niepodległości naszej ojczyzny. Ale jest też drugi wymiar. Wymiar, kiedy patriotyzm objawia się w warunkach pokoju naszego każdego codziennego dnia. I wtedy patriotyzmem jest praca dla ojczyzny. Wytężona praca ze strony każdego obywatela, który stara się jak najwięcej pożytecznych rzeczy zrobić dla swojej ojczyzny, dla swojego narodu, także dla swojej rodziny. We wszystkie dumki związane z Tobą są, o Polsko miła, mój rodzinny kraj. Ja tylko Tobie śpiewam jedynej i głos tej pieśni z wiatrem leci tam. Polsko moja, Polsko moja.
za góry, lasy, morza i jeziora. Dziękuję za to, że mogę żyć w wolnym kraju i mieć niepodległość. Dziękuję za to, że mogę mieć wolność w Polsce i za to, że nasz kraj jest wolny i że możemy żyć w spokoju bez wojen. Cenię generała Andersa, bo był politykiem i żołnierzem polskich sił zbrojnych. Żołnierze traktowali go jak ojca. Słowa Andersa. Odrzućmy wszystko, co nas dzieli, a bierzmy wszystko, co nas łączy. Tadeusz Kościuszko walczył o niepodległość Polski i przede wszystkim o wolność każdego człowieka. Sławny astronom Mikołaj Kopernik. Jestem bardzo wdzięczna Mikołajowi Kopernikowi za to, że odkrył, że słońce nie krąży wokół Ziemi, tylko Ziemia krąży wokół Słońca i za to, że odkrył bardzo dużo rzeczy związanych z kosmosem i był astronomem. Cenię Ignacego Jana Paderewskiego, ponieważ był polskim kompozytorem i działaczem niepodległościowym. Ciekawostki z jego życia. Dostał gwiazdę w Hollywood i był nazywany Lwem Paryża. Był współautorem polskiej niepodległości.